Halo? Tak, dziękuję. Słuchajcie, we wrześniu danego roku miałem też spotkanie w bibliotece, gdzie u nas w Zielowie, gdzie reklamowałem swoją książkę i było dla mnie to tyle stresujące, że raz było to pierwsze spotkanie, na którym reklamowałem własną książkę, a dwa, że nigdy nie aspirowałem do bycia pisarzem, więc to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, zupełnie nowa przestrzeń, w której się znalazłem, nie wiedziałem, jak to ma tu gryźć. Dlatego proszę was dzisiaj o wyrozumiałość, jeśli moja wypowiedź będzie chaotyczna, to będzie wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że nadal jestem w tej nowej przestrzeni, dalej jakby staram się gdzieś pogodzić z tym, że książkę napisałem, chociaż nigdy nie chciałem i tak dalej, więc dla mnie to jest dalej nowe, ale postaram się dzisiaj przekazać wam najlepsze rzeczy, które wyciągnąłem z tego wyjazdu. Postaram się też powiedzieć, jak w ogóle do niego doszło, co mną kierowało, aby na taką decyzję się gdzieś tam zawziąć. I opowiem też, spróbuję przynajmniej opowiedzieć o tym, jak ta cała podróż na mnie wpłynęła, bo jakby rezultaty tej całej mojej przygody odbieram do dzisiaj i staram się wprowadzać w życie wszystkie te jakby ideały, które wtedy przygarnąłem od wszystkich ludzi, których spotkałem po drodze, czy które wyniosłem z doświadczeń, które mnie tam spotkały. Ale na szybko się teraz przedstawię, bo domyślam się, że nikt mnie w sumie nie zna. Nikt nie zna Mateusza Grodowskiego, takiego no-name'a, który nagle przyjechał i napisał książkę. Więc jak już zostałem przedstawiony, chodziłem do waszej szkoły, byłem w waszych butach, więc mniej więcej wiem, jakby z czym to się je i jak wygląda życie właśnie będąc w szkole pocztowej. Byłem tam w latach 2005-2009 bodajże. 2005-2009, no. I wyobraźcie sobie, że wtedy jeszcze nie myślałem o żadnych wielkich podróżach, nie, a tym bardziej o napisaniu książki. No i po prostu byłem sobie zwykłym chłopakiem, który gdzieś tam siedział z tyłu ławki i jakby chciał po prostu przetrwać kolejny dzień do kolejnej klasówki i tak dalej. Więc może jakby nie będę o tym okresie opowiadał, bo tam się nic nadzwyczajnego nie wydarzyło. Poszedłem potem studiować i udało się ukończyć Uniwersytet Warszawski ze specjalizacją nauczania języka angielskiego, co później mogłem przełożyć w podróży, bo angielskiego uczyłem w Tajlandii czy Wietnamie, pracowałem tam w szkołach. I było to mega doświadczenie móc widzieć, jak te małe dzieciaki w tych krajach, gdzie edukacja naprawdę kuleje, jak można było im przekazać nie dość, że jakby kawałek szerszego świata, bo prawdopodobnie większość z nich nigdy nie wyjedzie z Tajlandii czy z Wietnamu, bo to po prostu biedne kraje. Więc fajnie było móc jakby zetknąć się z nimi i zobaczyć, z czym oni tam się borykają. No a druga sprawa, widząc ich poczynania w nauce języka angielskiego, który często jest dla nich jedyną furtką do lepszego życia, było naprawdę satysfakcjonującym wyzwaniem i doświadczeniem, więc jeśli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, czy język angielski przydaje się w Azji, to tak, przydaje się. Biały człowiek, który mówi po angielsku, może tam mieć dobre życie. Wyobraźcie sobie, że nauczanie języka angielskiego w Azji jest mocno fajnym, mocno dobrze opłacalnym zajęciem, więc jeśli kiedyś będziecie chcieli zarabiać pieniądze, będąc na rajskiej wyspie w Tajlandii, to możecie robić to w łatwy sposób, ucząc właśnie angielskiego, pomimo tego, że tam turystyka jest tak rozwinięta. No i dobra, skończyłem sobie to filologię angielską, potem prowadziłem się do Gdańska, gdzie moje horyzonty już całkowicie się poszerzyły, bo poznałem tam więcej ludzi. Jak już też zostało wspomniane, chyba albo nie, od 13 roku życia tańczyłem breakdance, więc wyjeżdżając do Gdańska, poznałem tam ekipę, która tańczyła, zaczęliśmy jeździć na zawody, co pozwoliło mi też wypłynąć do szerszego grona ludzi, którzy byli zajawkowiczami i mieli też tutaj jakieś pasje i byli jakby bardziej otwarci na świat. I to dzięki nim tak naprawdę zacząłem się otwierać na te szersze horyzonty i to dzięki nim tak naprawdę zacząłem myśleć o większych wyjazdach, bo do tamtego czasu najdalszym krajem, w jakim byłem, to chyba była Holandia jakaś, wiecie, czy Niemcy nawet, czyli dosłownie obok nas. Więc nigdy też o wielkiej podróży jakieś nie myślałem. Ale z styczności właśnie z ludźmi, którzy już jeżdżą, którzy już są zajawkowiczami, mają swoje pasje i w ogóle ludzie pełni koloru, zacząłem o takich rzeczach myśleć. I
Ale oczywiście nie było łatwo, jakby wtedy już miałem swoje jakieś życie ułożone w Gdańsku, pracowałem w tym korpo. Pracowałem w korpo, które dawało mi pieniądze, ale jakby myślę, że nic poza tym, bo wiecie, jak siedzicie sobie w biurze i oglądacie filmy na YouTubie, czytacie blogi jakichś podróżników, to zdajecie sobie sprawę, że ludzie robią naprawdę fajne rzeczy, podczas kiedy ty tkwisz sobie w tym biurku. Ja nie mówię, że to jest złe, wiecie, jakby to daje ci stabilność finansową i możecie z tego korzystać w jakikolwiek sposób, ale zamknięci w tym, ja przynajmniej tak się czułem, że podczas kiedy byłem zamknięty w tym biurze, to czułem, jak mi po prostu życie ucieka gdzieś tam obok. A z drugiej strony jest masa tych ludzi, którzy robią już fajne rzeczy, wiecie, podróżują sobie i naprawdę spełniają marzenia. No ja w wieku 28 lat na ten moment chciałem też to marzenia zacząć spełniać w końcu. No i zacząć robić te fajne rzeczy, bo jakby wiecie, jakby sobie żyję, ale nic fajnego z tym życiem nie robię, a chciałbym. No i ogólnie chciałbym sprawić, aby moje życie było ciekawsze, no nie? Bo jakby myślę, że to jest kwintesencja do naszego istnienia. Sprawiać, aby nasz każdy dzień był satysfakcjonujący i żebyśmy mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć, że kurde, mam fajne życie, nie? Jakby nie nudzę się, nie poddaję się rutynie i mogę w coś dalej. No i wtedy właśnie zacząłem myśleć o tym wyjeździe, co nie było wcale taką łatwą decyzją, bo tak jak mówię, miałem już swoje życie. Ale wiecie, kiedy macie w głowie taki głosik, który wam mówi o tych waszych głęboko zakorzenionych marzeniach, no to dochodzi to wszystko do takiego momentu, w którym nie jesteście już w stanie jakby bagatelizować to i jakby uciszać go, tylko trzeba podjąć decyzję. Albo idziecie za tym głosem i chcecie realizować siebie na jakiejkolwiek płaszczyźnie, albo zostajecie sfrustrowani ludźmi, którzy nie odpowiadają dzień dobry na ulicy dzieciakom, bo są po prostu niespełnionymi ludźmi, no nie? Więc uważam, że jeśli ktoś z was ma jakieś tam ważne aspiracje, ambicje do robienia rzeczy większych i uważacie, że chcecie je robić, bo was na to stać, no to polecam, żebyście to prędzej czy później zrobili, bo ten głos się kiedyś odezwie i uważam, że w najmniej odpowiednim momencie i nie będziecie, myślę, z tego zadowoleni. Dobra, teraz chciałbym na szybko streścić w ogóle całą moją podróż, która się odbyła w latach 2017-2018, bo to te historie właśnie w książce są opisane. Chciałbym na szybko ją streścić i potem może się odniosę do jakichś tam konkretnych wydarzeń, bo było ich kilka w sumie, które na mnie wpłynęły na tamten moment, które na mnie wpływają do dzisiaj, jak sobie o nich przypominam, i do dzisiaj z nich staram się wyciągać jakieś lekcje i przekładać na relacje właśnie z człowiekiem każdego dnia. Więc myślę, że jest to o tyle ciekawe, bo książka jakby nie zawiera samych suchych opisów wydarzeń, które tam się wydarzyły, ale też zawiera opisy jakby moich własnych odczuć, więc jest tam mnóstwo moich komentarzy, które odnoszę do tych wydarzeń i które staram się przekładać na swoje życie codzienne tak naprawdę. Bo jak wiecie, książek podróżniczych, w których są opisy miejsc, gdzie można tanio zejść i tak dalej, to jest już mnóstwo. Nie chciałem, żeby moja książka była kolejną po prostu książką, która mówi, że w Tajlandii je się skorpiony i to jest smaczne i tak dalej. Więc jeśli ktoś czytał kiedyś Alchemika od Paulo Coelho, to myślę, że moja książka też mu się spodoba, bo to ogromna inspiracja, tam jest mnóstwo alegorii, porównań do życia codziennego, ubranych w kontekst właśnie wielkiej przygody. No i jeśli ta książka wam się spodobała, to uważam, że moja też wam przypadnie do gustu, bo jest mieszanką jakby motywu przygody, jakiejś podróży, z mieszanką właśnie jakichś tam prawd życiowych, które ja uznałem za słuszne i z którymi ja chciałem się z wami podzielić. No i owocem tego wszystkiego jest książka, której nigdy nie chciałem napisać, ale powstała, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że już nie będę pisał na blogu, bo te wpisy są za długie, stworzę książkę, żeby móc do tego wracać i żeby móc ludzi zainspirować czymś fajnym, bo ja też kiedyś zostałem przez kogoś zainspirowany, więc jeśli wy wyciągniecie z tego coś dla siebie, to będę zajarany w ogóle. No i dobra. Bo jeszcze mało powiedziałem o powodach, dla których wyjechałem, bo raz, że jakby gdzieś tam miałem głosik, który mówił o tym, że chcę zrobić coś dużego i tak dalej. Dwa, że wiecie, czasami ja się przynajmniej tak czułem, że jakby cały czas coś kieruje tym moim życiem, no nie? Że ja nie mam wpływu na to, co się dzieje, że cokolwiek bym nie zrobił, to i tak ktoś podejmie decyzję za mnie i tak naprawdę nie mam wpływu na dzień jutrzejszy. Więc chciałem przede wszystkim samemu sobie udowodnić, że to ode mnie zależy, gdzie jutro się obudzę, co będę jutro robił. No i udowodnić sobie, że kurde, że mogę, no nie? Że pomimo tego, że jestem chłopczykiem z małego Działdowa, to mogę zrobić jakąś fajną rzecz. Bo ludzie tak po prostu robią, jakby jest mnóstwo dookoła, którzy robią niesamowite rzeczy i się spełniają, realizują i są szczęśliwi ludźmi właśnie przez to, że jakby nie poddali się no temu nurtowi, no nie tej całej rutynie, tylko jakby wypłynęli głębiej i udało im się to zrealizować. Więc to też to. Kolejna sprawa, będąc w Gdańsku, jeszcze troszkę bardziej zainteresowałem się jakby tematyką samorozwoju i pamiętam, że jak doszło do mnie, jak sobie uzmysłowiłem fakt przemijania, to był w ogóle taki klik, który stwierdził, że jakby nie można dłużej czekać, bo jakby wszystko przemija, jakby ja się robię starszy, będę miał mniej energii, mniej zdrowia, mniej chęci
i stwierdziłem, że jeśli nie zrobię teraz rzeczy, które chcę robić, no to pewnie już ich nigdy nie zrobię, bo potem nawarstwi mi się wszystkich obowiązków i nawet nie będę miał czasu, żeby, wiecie, żeby pojechać sobie w Tatry chociażby na weekend, nie? Bo będę miał mnóstwo własnych zobowiązań. No i szkoda, że takich rzeczy nie wiedziałem, kiedy byłem w waszym wieku, bo jakby wtedy że też byłem zajęty dniem codziennym i przetrwaniem tak naprawdę każdego dnia. I szkoda, że pewne takie mądrości dotarły do mnie troszkę później, bo wtedy mógłbym zrobić to, co zrobiłem wcześniej i na ten moment już mógłbym gdzieś tam mieć ułożone życie i jakby skupić się na tym, co tam pozwala mi się realizować na już na innych płaszczyznach, a nie na koniecznie na realizowanie własnych ambicji, no nie? Także polecam wam teraz zacząć już o tym myśleć, jakby co was uszczęśliwia, w jaką stronę chcecie pójść, bo za chwilę staniecie przed wyborem też pójście na studia. I to też ważna decyzja, bo ja dzisiaj też bym inną podjął, nie poszedłbym pewnie na filologię angielską, ale wtedy też nie było tak wielu kierunków, jak ile jest dzisiaj. Więc to są ważne decyzje, od których zależy tak naprawdę wasza cała przyszłość. I jeśli macie gdzieś tam ten głosik, to nie pozwólcie mu tam zaniknąć, bo no prędzej czy później on się odezwie. No dobra, to co właśnie były powody? Ten fakt przemijania właśnie przeraża mnie do dzisiaj fakt przemijania. Nie jestem gotowy, żeby podejść. Mam jeszcze mnóstwo celów i planów i ambicji, które chcę realizować, więc nie bądźcie na moim miejscu, realizujcie się szybciej, żeby póki macie energię i chęci, żeby potem nie czuć jakiejś tam frustracji, patrząc sobie w strony. No dobra, przechodząc teraz szybko do tej całej podróży, bo jakby to jest głównym punktem tego spotkania. Wiesz co, moim planem pierwotnym była podróż autostopem z Warszawy do Maroka. Do Maroka, wiecie, przeciśnięcie się tam przez Francję, Hiszpanię i tak dalej. No i zobaczyć Saharę, no nie? Jakby zajarany Marokiem i tak dalej. Gibraltarem i tymi rejonami. Ale pamiętam, że któregoś dnia siedziałem ze znajomymi w ramach takiego spotkania pożegnalnego już. No i całkiem przypadkiem znalazłem tani lot do Izraela i stwierdziłem, że kurde, może to zrobię, no nie? Jakby czemu nie? Czemu miałem tego nie zrobić? No i kupiłem ten lot do Izraela. No i od tego zaczęła się cała wiązanka wydarzeń, które zostały opisane w książce. W sensie część z nich, bo jakby wiadomo, że tam każdego dnia nowa przygoda, a każdego dnia śpisz w innym miejscu. Bo ja sobie obrałem format podróży, w której podróżuję autostopem i śpię w namiocie. Wiadomo, żeby zaoszczędzić pieniędzy, plus jakby żeby dać więcej dreszczu emocji, no nie? A uwierzcie mi, kiedy stoisz na ulicy właśnie z wyciągniętym kciukiem i dosłownie nie wiesz, gdzie dzisiaj będziesz spał, nie wiesz, jak daleko ten kierowca cię zabierze i w ogóle kim ten kierowca będzie, wiesz, czy tam się nic złego nie wydarzy, to naprawdę może to wygenerować różne myśli. Ale mówię o tych pozytywnych, pełnych ekscytacji w ogóle i no i takiego dreszczyku, którego tak naprawdę każdy z nas potrzebuje i który gdzieś tam nas napędza. Więc taki wybrałem sobie format, żeby zaoszczędzać te pieniądze. No i doznawać tej przygody, tych takich prawdziwych bodźców, których brakowało mi, kiedy sobie żyłem w Gdańsku. Więc to był Izrael. Cały Izrael przejechałem autostopem z Tel Awiwu aż na południe, do granicy z Egiptem. I to było świetne wydarzenie. Pamiętam, że tam byłem wolontariuszem w jednym z hosteli na pustyni, gdzie hostel w ogóle był bez elektryczności. Ta historia akurat jest w książce opisana, ale tak na szybko powiem, że jakby to doświadczenie z tego stolu, gdzie hostel był bez elektryczności, a miałem zajmować się przyjmowaniem gości, jakby o tyle był ciekawy, że raz, że jesteś już na pustyni, gdzie dookoła nic nie ma, to dwa, jesteś bez elektryczności, więc masz czas dla samego siebie na jakieś głębokie refleksje, w których właśnie na nowo weryfikujesz swoje priorytety i decyzje, które już podjąłeś i które chcesz podjąć w przyszłości, żeby jakkolwiek wpłynąć na jakość swojego życia. Więc to było tyle fajne doświadczenie, że jakby żadna sekunda nie uciekała ci z życia, bo nie byłeś zajęty, wiesz, Facebookiem czy czymkolwiek innym. Nikt do ciebie nie pisał, tam nie było elektryczności. I uważam, że to jest bogate doświadczenie, które można zrozumieć jakby tylko wtedy, kiedy człowiek znajdzie się w takim położeniu, gdzie żadne bodźce zewnętrzne do nas nie docierają i jesteśmy zdani tylko na siebie. No i wtedy tak naprawdę dowiadujemy się czegoś więcej o sobie, bo wtedy dochodzi do nas jakby świadomość, czy jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, z tego swojego położenia. No i pojawia się mnóstwo tych refleksji związanych z tym, dokąd zmierzamy, dokąd chcemy zmierzać i jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało. Okej, potem po Izraelu znalazł... O właśnie, bo to ciekawa sprawa. Jakby ta książka też nawiązuje do innej historii, której miało się w ogóle nigdy nie wydarzyć. Bo moim planem, skoro już byłem w Izraelu i szedłem do... Jakby jechałem autostopem do Egiptu, to moim planem było, aby już dostać się głąb w Afrykę. Żeby faktycznie dotknąć się takiej nieokiełznanej Afryki, skoro już tam byłem na przedmieściach w Egipcie. I taki był plan. Ale niestety albo niestety,
Los był zrzędliwy i z Egiptu dostałem się w ogóle do Azji, całkiem z drugą stronę do Malezji. No i te historie też są właśnie opisane w książce i naprawdę jestem zafascynowany całą tą historią, że dzisiaj jak sobie o tym myślę, to serio, czasami nie wiem, jak to się wszystko wydarzyło. Jak mogłem to wszystko robić bez pieniędzy, bo miałem jakieś grosze w ogóle uzbierane na szybko. A tak jak mówię, stąd właśnie format autostopu i namiotu. No ale dobra, byłem sobie w tym Egipcie. Tam też zdarzyła się pierwsza sytuacja negatywna mocno, która prawie sprawiła, że przerwałem podróż, bo myślałem, że to mnie nie dźwignę. Nie chcę spoilerować za dużo, bo ta historia też jest w książce. Ale tam był pierwszy raz, kiedy faktycznie zwątpiłem jakby w cel tej misji, którą sobie obrałem. I byłem już faktycznie bliski jakiegoś załamania się i odezwania się do kogokolwiek, żeby przysłał mi pieniądze, bo ja muszę stąd wracać. Ja muszę wracać do pokoju i muszę usiąść na fotel. Ale przed wyjazdem jeszcze ustawiłem sobie za taki cel, aby nie odzywać się do rodziny czy znajomych, nie prosić o pieniądze, bo wtedy oznaczałoby to, że poniosłem porażkę. Bo to ja odszedłem z pracy na własne życzenie i to było ryzykowne posunięcie, wiecie, zrezygnowanie ze stałego dochodu. To było mocno ryzykowne, nieprzemyślane z mojej strony i do dzisiaj wiem, że to nawet egoistyczne było. Ale gdybym faktycznie musiał poprosić mamę, czyli nie wiem, siostrę o pieniądze, no to oznaczałoby to porażkę i wróciłbym do domu z podklonym ogonem i te wszystkie moje panały, które opowiadałem o wielkiej podróży, to okazało się po prostu fiaskiem i słowem rzuconym na wiatr. Ale doszło do tej sytuacji, w której faktycznie byłem bliski tego załamania i odezwania się do rodziców, ale stwierdziłem, że jakby sam się skarciłem w głowie, że dobra, jestem tutaj, jest ta sytuacja, nie jestem na bez wyjścia, bo zawsze coś się da zrobić. No i na szczęście udało mi się to wszystko ogarnąć i tydzień to chyba wszystko trwało. Wszystko trwało tydzień i przez ten tydzień właśnie jakby sam siebie próbowałem celowo motywować, że dobra, będzie dobrze, dzisiaj muszę zrobić to, żeby jakby być bliżej rozwiązania tego problemu, bo to był faktyczny problem. Jeśli ktoś do książki zajrzy, to jakby zda sobie sprawę, że to był faktyczny problem i nie wiedziałem, co zrobić, byłem zagubiony. No i wtedy byłem zdany na obcych ludzi, którzy wzięli mnie do domu. Przez cały tydzień spałem sobie w mieszkaniu jednego z Egipcjana, którzy dali mi jedzenie, dali mi pieniądze i tak naprawdę dzięki temu człowiekowi, Mohamed miał na imię, dzięki temu człowiekowi przetrwałem ten tydzień i no i dzięki niemu na nowo uwierzyłem w swoją misję, że kurde, jakby ktoś chce, żebym ja to robił dalej, no nie? A ja teraz chcę przestać to robić, bo co, nie? Bo jakiś problem się pojawił na drodze. Więc fajnie, że tacy ludzie się pojawiają i to jest jeden z tych wniosków właśnie, które sobie wyciągnąłem podczas już trwania podróży, że ludzie często bezinteresownie starają się nam pomagać, chociaż czas nie znają tak naprawdę. I to mi dało taką informację, że kurde, chyba jesteśmy jednak dobrzy z natury, skoro potrafimy bezinteresownie drugiemu człowiekowi pomóc i nie chcę za to nic w zamian. A miałem mnóstwo sytuacji, gdzie stoję sobie na drodze, łapię autostopa, zatrzymuje się człowiek, zawozi mnie 100 km dalej, zanim wyjdę z samochodu, on mi daje jakieś pieniądze, daje mi reklamówkę jedzenia, bo jeszcze gdzieś tam potem zawsze do sklepu. Po drodze jeszcze zatrzymać się na jakimś obiedzie, on mi ten obiad postawił. I ja wyszedłem z tego samochodu, ja tam się głowię, żeby mu jakoś podziękować, żeby on był tylko jakby świadomy tego, że okej, jestem wdzięczny z tego, co dla mnie zrobiłeś. A ten typ po prostu odpalił samochód, jak udaje, no nie? Nawet nie chciał mnie słuchać. Więc jakby niesamowite wydarzenia tam się zdarzają, że czasami stałem po prostu na tej ulicy i mówię, co się wydarzyło właśnie, nie? Ziomek, jaki po 200 km pojechał, jakby nie chciał nas słuchać, że chcę podziękować. Więc tego typu wydarzenia wpłynęły. Na nieco inny odbiór rzeczywistości przeze mnie, bo tak jak mówię, ja też jestem z małego miasta, jestem Dziadowa i jakby tutaj za wiele się nie dzieje. Generalnie ludzie też mają tendencję do takiego niecieszenia się z naszego szczęścia, no, chyba wiecie o co chodzi. No ale w momencie, kiedy jestem tam sobie zdany na samego siebie, bez znajomości języka, wiecie, bez jakichś większych pieniędzy, okazuje się, że jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie jakąś energię, która potrafi drugiemu człowiekowi jakby pomóc naprawdę w ciężkich sytuacjach, bo ta historia z Egiptu jest naprawdę, nie wiem, fazą straszną i ja nadal nie wiem, jak to się stało, że to przetrwałem, no nie? I udało mi się jakby brnąć w tę podróż dalej. Ale to tak jak mówię, jak zajrzycie do książki, to sami się o tym przekonacie. I tak jak mówię, stąd miałem cisnąć sobie dalej, tam gdzieś w okolicy Tunezji. Jakby w ogóle chciałem zobaczyć całą Kenię, wiecie, Kongo, te wszystkie takie dzikie kraje, które znamy gdzieś tam sobie z telewizji i z YouTube'ów. No i to było dla mnie niesamowite, ale parę rzeczy się wydarzyło, które wpłynęły jednak na decyzję, abym
połowę ze swoich pieniędzy, jakie miałem na tamten moment, przeznaczył na lot z Kairu do Kuala Lumpur, właśnie do stolicy Malezji. Więc to był mój pierwszy kraj azjatycki. No i od tamtej pory zakochałem się w Azji, wracałem tam później jeszcze kilka razy. Ostatni raz teraz właśnie we wrześniu poleciałem tam ubiegłego roku z myślą osiedlania się już tam na stałe, zostać w tej Tajlandii. Ale stało się kilka rzeczy, które wpłynęło na podjęcie decyzji o powrocie do Polski, bo na razie nie chcę o tym mówić, powiem może na końcu, starczy mi czasu. Ale tak jak mówię, zakochałem się w Azji, ich filozofiami życia, bo tam ludziom w Azji chyba bliżej już do filozofii niż do religii. Biorąc na przykład taką Tajlandię właśnie, w Tajlandii panuje buddyzm, któremu bliżej do filozofii jakichś takich duchowych bardziej, w których ludzie dążą do jakiegoś oświecenia niż do religii, co w ogóle jest inną historią odnośnie tego, co my znamy tutaj z Polski, gdzie jakby nie chcę tutaj komentować swojego zdania za bardzo wyrażać na ten temat, ale wiadomo, że instytucja kościoła jakby rządzi się gdzieś tam swoimi prawami, a w momencie, kiedy stykasz się z takim buddyzmem właśnie w Tajlandii czy w Kambodży, no to zaczynasz sobie faktycznie przewartościowywać te rzeczy i zdajesz sobie sprawę, że nie zawsze to, co już znasz, co zostało ci gdzieś tam wpojone, jest to jedyną jakby słuszną drogą. No i z tego właśnie względu uważam, że warto poznawać te inne smaki i dotykać innych rzeczy, bo nie zawsze możemy mieć rację, czy ktoś, kto nam coś powiedział, nie zawsze może mieć racji i warto samemu to weryfikować. No i tak na przykład właśnie, kiedy miałem te rozmowy z buddystami, czy z Żydami w Izraelu, czy z muzułmanami, no to dotarło do mnie, że kurde, jakby tego jest tyle, a tylko dlatego, że wychowaliśmy się w Polsce i urodziliśmy, to nie znaczy, że musimy w tym siedzieć, no nie? Że jakby jest mnóstwo dróg i każda nas sposób jest słuszna. Wiadomo, zależy jakie my potrzeby aktualnie mamy, to też szukamy takich rozwiązań. No ale dobra, znalazłem się w Malezji, która w ogóle okazała się, przez to, że okazałem, że była moim pierwszym krajem azjatyckim, do którego się dostałem, okazała się w ogóle przepięknym krajem z bujną roślinnością, gdzie ludzie też wielokrotnie mi pomogli. No, ciekawą historię, której w książce nie ma? Może jest? Nie wiem, czy jest, ale opowiem właśnie, straszę. Dobra, straszę na szybko, bo świetna historia. Jechałem sobie z tego Kuala Lumpur właśnie na północ, na wyspę. I pamiętam, że pierwsza kobieta, jaka zatrzymała się tego dnia, jako pan stopa, powiedziała, że no, ja mogę tylko 20 km cię odwieźć, bo muszę do pracy jechać. Mówię, no spoko, pasuje, nie? Czasami mnie zabiera ludzie na 5 km, więc 20 to już wow, z miasta do miasta. No jedziemy sobie te 20 km, wiecie, to jest podróż tam 20-minutowa. I podczas tej rozmowy sobie rozmawialiśmy, jakby kobieta mi pytała, co robię, dlaczego tak jeżdżę, jakby skąd się w ogóle wziąłem i co robię w tej Malezji. No i zacząłem opowiadać o tym, że właśnie odszedłem z pracy i stwierdziłem, że chcę zobaczyć, poznać świat. No i kobieta tak słuchała, taka zajrana, wow, mówi, że fajne rzeczy robisz, nie? Ona mi zaczęła opowiadać o tym, że jest sobie prawniczką, która pracuje w kancelarii już chyba od 10 lat i której brakuje już takiej iskry do życia, wiecie, żeby wstawać codziennie rano i robić rzeczy, no nie? I pamiętam, że w którejś, już tam byliśmy blisko, żeby ona mnie zostawiła, po czym wykonuje telefon, gada z kimś, odkłada ten telefon i mówi, wiesz co? Wzięłam właśnie wolne i odwiozę cię do końca, no nie? A moja trasa do końca to wynosiła 150 km. I czajcie, zamiast 20 km odwiozła mnie babeczka 150 i bo stwierdziła, że wow, jakby twoja historia tak mnie zainspirowała, że chciałam spędzić z tobą troszkę dłużej czasu. No i czajcie, że pod koniec tej podróży właśnie przez cały czas gadaliśmy o tym, że jakby jest jedno życie, wiecie, takimi maksymami sobie rzucaliśmy, jest tylko jedno życie, powinniśmy z niego korzystać i robić rzeczy teraz, póki jeszcze mamy chęci. I pod koniec, jak już dojechaliśmy na tę wyspę, tam był most łączący właśnie ze stałym lądem. No i pod koniec, jak już wysiadałem, zabierałem swój plecak, babeczka mówi do mnie, że wiesz co, po tej naszej rozmowie stwierdziłem, że faktycznie jakby dokonam jakieś zmiany, nie? Bo myślę o niej już 5 lat i jakby nie mogłem znaleźć ujścia tym emocjom. I dzisiaj mnie zainspirowałeś, żebym faktycznie coś zmieniła w swoim życiu. Mówi, rzucę pracę. I mówisz, kurde, ja nie namawiam jej do rzucania pracy, nie? Tylko jakby podjęcia czyli jakiegoś kroków w celu jakby uszczęśliwienia samej siebie. No i świetna historia, jakby prawie tam popłakałem się, bo wiecie, jakby no niesamowita rzecz, że kobieta po tej 20-kilometrowej jeździe stwierdziła, że warto ze mną spędzić troszkę dłużej czasu i jakby odnieść to do swojego życia. No i mam nadzieję, że rzuciła tę pracę. Niestety nie wymieniliśmy się jakimś kontaktem, żeby później to zweryfikować. Ale mam nadzieję, że jej dobrze poszło, że rzuciła pracę, jest teraz w lepszym miejscu po prostu i że żyje jeszcze szczęśliwie. No, także to była historia z Malezji, nie wiem, czy ona w książce była ostatecznie.
właśnie, możecie do niej zajrzeć, to się zweryfikuje samo. Okej, będę sobie w Malezji, w takim razie tam do Malezji Polacy mogą się dostać bez wizy na 3 miesiące, więc nie potrzebujemy wizy. Możemy tam sobie po prostu lecieć na lotnisku, dostać stempelek na 90 dni. Więc praktyczna informacja, którą warto wiedzieć, Malezja jest piękna, troszkę droższa niż Tajlandia, ale jest całkiem innym krajem niż to, co znamy w Europie, gdzie ucywilizowanie jest na jakimś wyższym stopniu i cała infrastruktura jest rozbudowana. W Malezji, w tej części Azji ogólnie, jakby brakuje pewnych rzeczy, za którymi też w międzyczasie zacząłem tęsknić, wiecie, z takimi małymi rzeczami, że ludzie na pasach sobie stoją, nie? Czekają, aż samochody przyjadą, czy na ulicy ponują jakiś tam szacunek względem drugiego kierowcy, że czekamy, przepuszczamy się i tak dalej, czy kwestia nawet świecenia. Jakby w Wietnamie na przykład jest taki dziwny zwyczaj, że jak sobie ludzie siedzą w restauracji i jedzą sobie coś do piwa, no to rzucają to pod siebie, no nie? Pomimo tego, że tu gdzieś stoi kosz, no to ludzie po prostu rzucają pod siebie i jakby po co, nie? I kobieta, która tam pracuje, musi to wszystko sprzątać i codziennie to samo. Jakby nie ma takiej świadomości tam wbudowanej, chyba że, nie wiem, może kwestia edukacji czy coś, ale jakby brakuje tam takich niesnasków ucywilizowania, za którym ja zacząłem tęsknić, że, ale to te różnice, które wynikają z różnic kulturowych, więc jakby na początku mi to gdzieś tam jakby uwierało, że ja pytałem, jakby dlaczego tak robicie, no nie? My tak nie robimy. No ale to znowu to, co mówiłem wcześniej, że to, że ktoś robi coś innego, to nie znaczy, że to jest złe, no nie? Tylko oni są tak przyzwyczajeni i mają tak po prostu w kulturze, takim pasuje, takim to działa i to się jakoś trzyma, więc jakby kim ja jestem, żeby z nami mówić, co mają robić. Skoro oni mają takie swoje zwyczaje, to jakby pozwólmy im być. No i tu właśnie też jeden z wniosków, który mi się nasunął gdzieś tam po drodze, no, a który zacząłem bardziej analizować po powrocie tak naprawdę. Bo ja miałem taką tendencję i do dzisiaj w sumie mam, za co jest w sumie wstyd, że ja lubiłem i nadal lubię, tak jak mówię, mierzyć ludzi swoim miarą. Że to, co mi się wydaje słuszne, to uważam, że to będzie słuszne i będzie się jakby składało też na inne osoby, nie? Że im to też będzie dawało jakąś satysfakcję. No właśnie doszedłem do tego wniosku, co staram się na życie przekładać, ale nie zawsze mi wychodzi, że dróg jest ogromnie wiele, każdy ma jakąś swoją własną drogę do spełnienia, do samorealizacji i każda droga jest dobra tak naprawdę. A fakt, że na nas to nie działa, bo nas to nie zbliża do jakiegoś naszego spełnienia, to nie znaczy, że ta droga jest zła. No i to jest coś, z czym muszę nadal walczyć, bo ja się nadal o to łapię, że mierzę ludzi swoją miarą i to jest złe. Nie polecam tego robić, stwarza to toksyczne rzeczy w relacji z drugim człowiekiem. No ale tak jak mówię, no to jest to jeden z wniosków, nad którym pracuję, ale przynajmniej jestem już tego świadomy, że to robię, mierzę ludzi swoją miarą, a właśnie odnosząc się do tych sytuacji w Wietnamie, nie chcę ich zmieniać, wiecie, bo oni mają swój kraj, to już funkcjonuje od wielu lat i skoro im to pasuje, że rzucają wszystkie pić na bok, no to jakby okej, niech tak będzie, skoro wam to pasuje, niech tak będzie. A propos Wietnamu, to zresztą też ciekawa historia była. Byłem w Malezji, kiedy zbierałem pieniądze na samolot do Wietnamu. Bo cały czas podróżowałem sobie autostopem, ale stwierdziłem, dobra, teraz chcę sobie polecieć samolotem, bo już mam dość. Przez chwilę autostopu, poza tym Wietnam jest daleko, zajęło mi to z miesiąc, pewnie, że będę się dostać autostopem. Ja pamiętam, że dostałem się w Malezji do baru, w takiej ulicy pełnej właśnie barów, klubów. No i wszedłem do tego baru i spytałem, czy hej, siemanko, możecie wziąć mnie na kilka tygodni, bo potrzebuję dorobić do podróży. No i ziomek stwierdził, że okej, fajnie, wezmę cię, jakby bez żadnego tam ale w ogóle. No i moją pracą w Malezji było to, że dostałem kartę menu z drinkami i z jedzeniem. Miałem stać przed barem i zapraszać ludzi, żeby przyszli się napić, no nie? Wiecie, mamy dwa piwa w cenie jednego, wiecie, i tak dalej, zapraszać ich do środka. No i ludzie często jakby patrząc na mnie, że ten biały człowiek pracuje w tej Malezji, jakby podchodzili i pytali w ogóle, co ja tutaj robię. No i przez to, że mówiłem im, że zbieram swoją podróż, często dostałem wyższe napiwki właśnie. Przez to, że jakby wyraziłem, jakby szczerze powiedziałem, jakby co tu robię, no nie? I to było też fajne, to też zresztą opisałem w książce. Kurde, troszkę spoilerów dzisiaj zrobię, ale to nic. Jakby to jest tam szczerze opisane w książce, więc myślę, że i tak... Bo teraz moja wypowiedź może być mocno nieuporządkowana, więc jak to przeczytacie sobie, to i tak pewnie odbiór będzie inny. No ale okej, udało mi się jakby te pieniądze zbierać, wylądować w Wietnamie. I to też... Kolejna historia, która niesie ze sobą, uważam, potężną lekcję, przynajmniej wtedy dla mnie na ten moment i uważam, że też dla was będzie cenna. W momencie, kiedy wylądowałem w Wietnamie po opłaceniu tego lotu, miałem w kieszeni dosłownie chyba 30 czy 50 dolarów i to był cały kapitał, jaki na ten moment miałem. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w Wietnamie w ogóle, który jest kilkanaście tysięcy kilometrów stąd, nie znacie języka, nie macie żadnego znajomego, nie macie gdzie pójść, no i jeszcze nie macie kasy do tego, nie? No i stwierdziłem, że jakby muszę się uspokoić, więc pierwszą noc chcę spędzić na plaży.
żeby jakby odejść od miasta i spędzić chwilę sam ze sobą i sobie to wszystko poukładać w głowie, żeby obrać jakieś plany, jakąś drogę. No i tak się praktycznie stało. Pierwszą noc spędziłem na plaży i stwierdziłem, że wrócę z powrotem do dużego miasta, wezmę na szybko jakiś hostel, najtańszy jaki znajdę i będę szukał pracy, bo tam w tym hostelu był internet. Ja cały czas poruszałem się bez internetu, bo stwierdziłem, że nie chcę go mieć, chcę być offline. No i złapałem hostel za 2 dolary za noc. To był pokój 6 czy 8 osobowy i zapłaciłem sobie 3 noce z góry, co wyniosło mi 6 dolarów za 3 noce. No i siedziałem całymi dniami w tym telefonie i szukałem pracy, bo jakby nie chciałem już robić żadnych wolontariatów, nie chciałem już robić czegoś za darmo, tylko ja już pieniędzy potrzebowałem, bo zaraz, wiecie, no zaraz będę miał zero na koncie i będę musiał pisać, wyślić im pieniądze, bo jak chcę wracać do Polski, bo ja już nie chcę, jednak znudziłem się. No i udało się znaleźć wtedy pracę w szkole. Zacząłem uczyć angielskiego w Wietnamie, gdzie miałem 3-miesięczny kontrakt podpisany i tam były mocno różne grupy wiekowe. Nawet miałem dzieciaczków, wiecie, takich małych, gdzie tam musieliśmy uczyć się kolorów, jakiegoś śpiewania i Baby Shark. Także fajne doświadczenie, bo jakby dla mnie to w ogóle było coś zupełnie nowego, ale jakby fajnie. Ja też wiedziałem, że to jest na chwilę tylko, więc jakby to dla mnie nadal nie była rutyna. No i nawet po tych 3 miesiącach to dla mnie nadal nie była rutyna, bo ja już byłem podczas swojej podróży i dla mnie to już było fajne. I ja się świetnie przy tym bawiłem, a jak widziałem, że dzieciaki skaczą i klaszczą, to tym bardziej się świetnie bawiliśmy i o tyle fajnie, że do dzisiaj czasami dostaję wiadomości od nauczycieli z Wietnamu, czy nie wracam. Czy nie wracam i czy nie chcą zostać i po prostu zostać nauczycielem, nie? No jest to mega fajne, bo tak jak wspominałem wcześniej, dzieciaki często w takich krajach... Nie dzieciaki, inaczej, że edukacja często w takich krajach kuleje, więc tam naprawdę nauczyciele angielskiego, czyli... No głównie angielskiego chyba są potrzebni, bo dla nich często to jest furtką do lepszego życia, bo te kraje utrzymują się z turystyki, więc jeśli któryś z lokalnych mieszkańców zna angielski, to już może dostać lepszą pracę, czy nawet wyjechać w ogóle z tego kraju, bo tam wiele osób chce wyjechać, tylko po prostu nie ma na to pieniędzy, nie stać ich na to, więc wiele osób zdaje sobie sprawę, że ten angielski może mi faktycznie pomóc. I pomimo tego, że to jest Wietnam, że daleko stąd i tam mają swój lokalny język, to ten angielski jednak tam jest też używany i przez turystykę właśnie. No i oni sobie zdają sobie sprawę, dlatego też jest tam sporo nauczycieli z Europy czy ze Stanów właśnie, którzy próbują jakby pomóc im w wyjściu na wyjście głębiej i w polepszeniu swojego życia. No ale dobra, miałem ten swój kontrakt 3-miesięczny, gdzie naprawdę miałem świetną zabawę ze wszystkimi dzieciakami, bo tak jak mówię, miałem dzieciaków od 4 chyba lat, jakoś tak, do 18 roku życia chyba. No to już poważne dzieciaki, już było z nimi o czym pogadać. No ale w klasach właśnie tych młodszych na każdym zajęciu miałem asystentkę. No bo ja jak po wietnamsku nie mówię, więc ciężko było mi czasami pewne informacje przekazać. Więc na każdym zajęciu była ze mną asystentka, która była pomocą właśnie takim pomiędzy mną a dzieciakami. No i tak to funkcjonuje, tak to działa. Ale nawet jakby zauważyłem, że nawet przez te 3 miesiące To było tak, przez całe te 3 miesiące to wszystko było takie na półgwistko, no nie? Że tam ludzie chyba nie traktują tego poważnie, bo mieliśmy jakiś tam niby program, za którym musiałem podążać, ale jak tylko powiedziałem ludziom, że tańczy breakdance, no nie? No to jakby praktycznie na każdych zajęciach pół godziny sobie, czy tam 20 minut sobie robiliśmy zajęcie języka angielskiego, a kolejną część lekcji to po prostu tańczyliśmy, nie? Gdzie ja tam stawałem na głowie i ludzie też się, dzieciaki też się uczyły stawać na głowie. Więc jakby fajnie, bo mi to dawało jakąś tam radość z tego i ja nie musiałem się za bardzo męczyć, za co i tak dostawałem pieniądze. Ale jakby biorąc pod uwagę tych dzieciaków, no to one się tak nie za wiele z tego nauczyły. Dlatego tak jak mówię, no edukacja tam kuleje, w Azji wiele rzeczy robionych jest na półgwistka i tam mają swoje jakieś formalności, ale tak naprawdę są one jakoś mocno zminimalizowane. Dlatego też Europejczykom jest łatwiej otworzyć biznesy w takiej Azji, bo jest po prostu mniej papierologii, więc jeśli ktoś faktycznie ma pieniądze i chce... Jakby dużo jest ludzi w Azji, Europejczyków, którzy otworzyli swoje własne czy to restauracje, czy hotele. No i wynika to z tego, że raz to jest rajskie miejsce, wiecie, masz swój biznes na plaży, pracujesz w spodenkach cały dzień i na bosa chodzi po piasku i to jest twój biznes. Jakby nie robisz tam kariery, ale kto by chciał robić karierę na wyspie, no nie? No i dużo tam jest ludzi, którzy otwierają swoje te biznesy. Między innymi dlatego właśnie, że to jest łatwo te biznesy otworzyć. Nie ma większej papierologii. No, kolejna sprawa to tak, każdy jest zajrany, wiecie, palmami i piaskiem, więc fajna rzecz. Ja też zresztą coś takiego miałem, bo jak zobaczyłem tych wszystkich Europejczyków, którzy pracują sobie, wiecie, w spodenkach i oni się jarają drinkiem z kokosa, to jest, widziałem, że też chcę tak żyć, no nie? No i teraz w ubiegłym roku miałem opcję w Wietnamie, gdzie w grudniu miałem dostać się
do jednego z hoteli, też tam, gdzieś tam po znajomości, gdzie kobieta miała nauczyć mnie, jak zostać menadżerem takiego obiektu, hotelu. No i miałem jakby potencjalnie zostać menadżerem tam i sobie tam żyć w tym Wietnamie i jakby zostać. No niestety w 2020 wybuchła pandemia, hotele się pozamykały i kobieta myślała, że dobrze, one się już otworzą. Niestety się nie otworzyły, dalej zostały otwarte, zamknięte, więc ta opcja niestety mi uciekła. No i jakby jestem tutaj z powrotem i tylko, że na ten moment, kiedy ja już się dowiedziałem, że te hotele były zamknięte i jakby nie mogę do Wietnamu polecieć i nauczyć się bycia menedżerem, to ja już jakby szukałem powodu chyba do powrotu, bo na tamten moment już jakby to był już któryś raz z rzędu, w którym byłem w Azji przez x czasu i no, jakby brzmi to, nie wiem, może banalnie teraz, jak o tym mówię tutaj stąd, ale jakby po tych kilku miesiącach już spędzonych w Azji, to już mi to zaczęło doskwierać taka, nie wiem, po prostu samotność w świecie, że jakby spotykasz mnóstwo ludzi po drodze, ale ostatecznie każdy jest na swoim jakimś tam tripie i dwa dni później ten ktoś jedzie dalej, a ty dalej jesteś tutaj, no nie? No i to jest to właśnie ciemna strona podróżowania po poreńskich miejscach, bo na Instagramie widzimy same palmy z leżakami właśnie piaskiem i lazurową wodą i to jest mega fajne, ale jakby poza tym, jakby jak odejdziemy od tych wszystkich kolorów zdjęć, to jest ta druga strona, w momencie kiedy ktoś jest sam, tak daleko od domu, no to mam mnóstwo tych refleksji i dochodzi do tego jakieś przewartościowanie, jakby, czy ja chcę tutaj być, czy ja chcę zrobić w ogóle i jakby co jest dla mnie ważne, czy ta podróż jest dla mnie faktycznie taka ważna, czy jednak coś się wkręciłem i chcę już wracać do domu, nie? Więc to jest, jakby mnóstwo takich refleksji miałem, mnóstwo takich dni, kiedy pamiętam w Izraelu jakbym wolontariuszem w tym hostelu bez elektryczności. To już była w ogóle totalna pustynia. Tam pamiętam, że pół godziny drogi od tego hostelu był sobie taki duży krater ogromny i krawędź, z którego właśnie był widoczny cała ta pustynia, cały ten krater. No i któregoś dnia poszedłem tam sobie zobaczyć wschód słońca. Wiecie, jakby tam zero świateł, jak wszystkie gwiazdy widać i tak dalej, no bajeczna sceneria. No i odpaliłem sobie tam, nie odpaliłem, on się odpalił, słońca się odpalił. Patrzę na ten wschód słońca, siedzę sobie sam na tej krawędzi i to był właśnie też moment, w którym pomyślałem, że kurde, jakby fajne rzeczy, ale jakby to nie ma kogoś, komu mógł powiedzieć, że jakby zobacz, jak to piękne, no nie? Więc to, jakby takie dni też są, w których wstajesz rano, otwierasz ten namiot i widzisz piękną scenerię, bo lazurowa woda tam gdzieś płynie, ale są też dni, w których po prostu nie chce się z tego namiotu wychodzić, bo jakby zaczynasz kwestionować wszystkie swoje decyzje, więc chciałbym, żebyście po prostu byli świadomi, bo skoro ja już o tym opowiadam, to chciałbym też to ugryźć z tej strony, bo jakby to nie jest tak, że wszystkie dni były idealne i kolorowe, ja się tym cały czas jarałem, ale miałem mnóstwo dni, w których po prostu chciałem do domu już, nie? Ja już chcę usiąść w ten fotel i obejrzeć film jakiś, ale wiedziałem, że znowu do kolejnego dnia wstanę i będę jakby realizował swoje misje, bo to była dalej moja decyzja. To ja tę pracę rzuciłem, to ja odszedłem z pracy i jakby wszystko, co mi teraz złego się dzieje, to jakby wszyscy, jakby mogę mieć jakieś problemy tylko do siebie, nie? Bo jakby ja sam na siebie, na własne życzenie to zrzuciłem. Także to jest ta ciemna strona. Ale tylko dlatego, że są takie dni, to nie oznacza, że z kolei macie przestać gdzieś tam się realizować na tych rzeczach, nie? Które sobie ułożyliście w głowie. Bo to jest jasne, że będą dni, które będą was demotywowały, że będą osoby, które was będą demotywowały, a to ciekawe z kolei, bo jak zacząłem mówić ludziom o swoim wyjeździe, o swoich planach wyjazdowych, to było nagle mnóstwo ludzi z mojego najbliższego grona przyjaciół, którzy wiecie, zaczęli machać ręką i jakby czemu, nie dasz rady, jakby co ty robisz w ogóle, pracę, czy coś tak dalej. Więc kolejna lekcja, którą chciałbym wam przekazać, żebyście zapamiętali, to jest taka, że nieważne co byście robili, to i tak zawsze znajdziecie ktoś, kto będzie jakby machał na to ręką i twierdził, że jakby co jest. Czemu? Nie dasz rady. Tak więc uważam, że jeśli faktycznie macie jakiś głos w głowie, który wam mówi, że chcecie podążać w jakimś konkretnym kierunku, no to jak się okazuje, czego jest służbym dowodem, to się da, nie? Tylko może to się wiązać właśnie z utratą paru znajomych, którzy do końca w ciebie wierzyć nie będą, a potem wracasz po roku czasu i wiesz, zbija ci piątkę, nie? Bo jednak udało ci się, jednak to zrobiłeś i oni teraz tobie czytają i oglądają twoje zdjęcia, nie? I wiesz, po roku czasu tak patrzysz, jakby kurde, nie? Ja już zapomniałem, że to istnieje, wiesz. Także mega faza i polecam brać też pod uwagę, bo nigdy nie będzie tak, że wszystkim spasuje to, co wy sobie tam obzuracie w głowie, nie? Więc tylko wy jesteście odpowiedzialni za to, jakby, gdzie będziecie jutro. I to jest taka lekcja. Wiadomo, ja też jakby to nie tak, że wszystkie te lekcje, które wyciągnąłem, nagle teraz korzystam z nich każdego dnia i jakby konsekwentnie to wykorzystuję. Jak chociażby ta pokora, bo to też kolejna z lekcji, którą wyciągnąłem.
wiecie, brak pokory cechuje się tym, że jakby gdzieś tam się ludzie wywyższają i jakby traktują się lepiej niż cała reszta, no nie? No i w momencie, kiedy jesteś sobie w takim Egipcie i widzisz dziewczynki bawiące się w śmieciach, one są w ogóle jeszcze jakby nieświadome całej rzeczywistości, nie? W jakim okrutnym świecie mogą się znajdować. I bawią się tam gdzieś w tych śmieciach, w ogóle ulice w tym kraju, że są naprawdę mocno brudne, ale w momencie, kiedy widzisz te dziewczynki jakby niezmocone tym całym światem i jakby zajarane życiem w ogóle, no to jakby zaczynasz doceniać to, co masz, wiecie, te wszystkie małe rzeczy, które ty sobie myślisz, że ci szczęście nie dają, a tak naprawdę te dziewczynki się tutaj bawią na bosy i one nie mają co jeść, no nie, ale są szczęśliwe, bo są kochane na przykład przez rodziców, więc bardzo fajne lekcje, które ja zapamiętałem i staram się o tym pamiętać w momencie, kiedy mam jakieś problemy, no nie, że jakby, kurde, gdzieś tam mam buty dziurawe, a jakieś ludzie biegają bez butów, nie? Więc to są fajne rzeczy, o których ja staram się pamiętać. Tylko tak jak mówię, no dalej mam swoje tendencje do oceniania ludzi i do mierzenia ludzi swoją miarą, ale jestem tego świadomy i wiem, że gdzieś tam w odpowiednim skupieniu mogę się tego pozbyć, no nie? Więc to jest kolejna lekcja, którą wyciągnąłem. Ale są też dobre lekcje, bo wiecie, jakby dało mi to otwartość na to, co się dzieje dookoła. Bo pomimo dzięki temu, że gdzieś tańczyłem sobie wcześniej, jeździłem z ludźmi na zawody, jakby rywalizowałem w walkach tanecznych 1-1, to też mi dało... pomogło mi się otworzyć na innych ludzi, no nie? Na relacje z obcym człowiekiem w ogóle. Nie widzę większego problemu teraz w rozmawianiu z obcym człowiekiem, jeśli gdzieś tam się temat będzie kleił, wiadomo, nie? Bo też nie chcę wyglądać jak taki psychol, który gada do obcych ludzi na ulicy, nie? No, ale dążę do tego, że jakby ten wstyd gdzieś mi tam uciekł, no nie? Przez taką podróż właśnie, bo wiecie, jesteście zdani na siebie, daleko od domu jesteście zdani na siebie, no i jeśli byście bali się kontaktu z człowiekiem, to byście po prostu siedzieli w tym namiocie i siedzielibyście cały dzień sami, no nie? No jakby mijałoby się to trochę z celem, bo jesteście miliony kilometrów od domu, a zazwyczaj ludzie chcą tego kontaktu, nie? Chcą poznać tych ludzi, chcą poznać te kultury i no nie da się inaczej poznać, jak właśnie przez rozmowę czy dotykanie namacalne tego wszystkiego, co tam jest dookoła. Jest to kolejna lekcja, to otwieranie się, jakieś zerwanie ze wstydem. Ogromne pokłady energii wtedy dostajesz, kiedy obcy ludzie ci wciągają pomocą dłoń do ciebie, bo widzą, że potrzebujesz pomocy. Nie? Jakby wyobraź sobie sytuację w Polsce, że często ludzie chcą, często spotkam ludzi, którzy potrzebują pomocy. Nie? Czy nawet, jakby nie mówię nawet o gościach, którzy sobie siedzą gdzieś tam w parku, ale często człowiek do ciebie podchodzi na ulicy, normalnie ubrany i chce, nie wiem, zadzwonić do ciebie na chwilę, czy nie wiem, jakokolwiek na pomoc, wyobraźcie sobie, na pewno mieliście jakieś sytuacje. No i mamy tendencję do jakby bagatelizowania tego i jakby puszczania to gdzieś tam bokiem, bo jakby nie przeszkadzaj mi, ja zaraz idę tam, nie? Jakby nie mam czasu. No i wyobraźcie sobie, że jesteś tysiące kilometrów od domu zdany na drugiego człowieka i ci ludzie faktycznie jakby ci pomagają, nie? Jakby dają ci pieniądze i reklamówkę pełną jedzenia, odwożą cię 150 km zamiast 20, no i jakby to są momenty, które mi osobiście przywróciły wiarę w człowieka, nie? Że stać nas na gest, jeśli faktycznie sami się otworzymy na to doświadczenie, na to, co nas czeka gdzieś tam za rogiem. Dlatego jakby cieszę się z tej podróży, bo mieszkańcy tutaj w tym Działowie, nasz obraz jest mocno zawężony odnośnie tego, jak świat funkcjonuje tak naprawdę, jak ludzie tworzą te społeczeństwa. No i w momencie, kiedy wypływasz daleko i widzisz, że ludzie inaczej żyją, mają inne przyzwyczajenia, inne kultury i inne tradycje, w takim momencie jakby naprawdę wszystko to, co do tej pory znasz, zostaje poddane mocnemu przewartościowaniu i zaczynasz kwestionować tak naprawdę wszystko, co znasz, czegoś nauczyłeś. No i dochodzi do ciebie, że, jak już wspomniałem na początku, że kurde, ludzie znają to, że zachowa dobrze, no nie? Tylko często jesteśmy stawiani w trudnych sytuacjach i robimy rzeczy, których robić nie chcemy, bo nam się coś do tego przytrafiło, nie? Więc jakby odpowiadam na to taką formą właśnie obrony. Ale jeszcze raz to powiem, bo to jest jakby fajny wniosek dla mnie. Uważam i uważać będę, że ludzie to są dobrzy, tylko czasami nas życie stawia w momentach, w których być nie chcemy i reagujemy na to tak, jak reagujemy, nie? I kolejny też wniosek, który też został zauważony na Facebooku, to zdanie właśnie. Mi się on też bardzo podoba, także jestem wdzięczny, że zostało założone, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. No i teraz już wam mówię, co mam na myśli przez to, nie? Bo jakby myślę, że każdemu bliskie jest słowo materializm, nie? Że chodzimy do tej pracy
i jakby próbujemy zaspokoić jakieś własne pragnienia, często materialne, zwłaszcza w świecie, gdzie gadżetów na rynku jest mnóstwo i wszyscy chcą mieć wszystko od razu, najlepiej teraz już. No i w momencie, kiedy ja sobie jestem na takiej podróży, gdzie podróżuję autostopem i śpię w namiocie, gdzie nie mam pieniędzy na to, żeby napić się w gorący dzień piwa czasami, tylko chcę zostawić te pieniądze, żeby móc sobie kupić jedzenie i móc podróżować dalej, no nie? Więc w momencie, kiedy jestem właśnie w takim środowisku, gdzie nie mam tych pieniędzy, a oglądam niesamowite rzeczy, no nie? Że otwieram namiot i widzę wschód słońca. Nie wiem, w Izraelu najpiękniejszy wschód słońca widziałem. Albo zachody słońca z kolei, w Tajlandii widziałem najpiękniejsze zachody słońca. No i wyobraźcie sobie, że to są rzeczy, które naprawdę pompują cię energią, no nie? Które jakby o tyle jakby tak na maksa cię wzbogacają, że jakby chcecie się to robić, no nie? Chcecie tego więcej oglądać i no nie, jakby mi osobiście chciało się żyć, nie? Jak widziałem ten wschód słońca, czy wchodziłem na Bali na wulkan, no nie? 3000. A swoją drogą na Bali są dwa wulkany. 2000 i 3000. Ten 2000 jest nieaktywny, na szczycie jego jest restauracja nawet, można coś zjeść. A ten 3000 jest aktywny, na tym właśnie byłem. I mam jakieś zdjęcia, nawet gdzieś tam w prezentacji chyba nawet było zdjęcie, że stoję sobie na krawędzi tego krateru i tam dym się wydobywa z tego wnętrza wulkanu. No i wyobraźcie, że jakby kilka tygodni później, jak zeszliście, to ten wulkan faktycznie wybuchł, nie? Jakby lawa gdzieś tam się wylewała, tam jakby okolice wulkanu były ewakuowane. No i ten wulkan, właśnie to zdjęcie. Także wchodziliśmy tam chyba z 8 godzin, żeby zdążyć na wschód słońca, to był ranek. I no i on wybuchł po prostu kilka tygodni później. No i wtedy zacząłem doceniać, że kurde, widziałem wulkan aktywny i zdążyłem jeszcze uciec przed wybuchem, no nie? Więc jakby podwójnie wygrałem. I to są właśnie te rzeczy, których nie można kupić, nie? Czy wiadomo, że żeby dojść na Bali trzeba kupić bilet lotniczy i tak dalej. Ale za samo doświadczenie, to jakby ty musisz na to zbierać sobie, musisz tam wejść, jakby wstać. Wyszliśmy chyba o 22, żeby na 7 rano to być, jakoś tak, nie? Czy na 6. Coś takiego. Więc całą noc wchodziliśmy w ogóle, żeby zobaczyć wnętrze wulkanu aktywnego. Był to pierwszy wulkan, jaki widziałem i jestem zajrany do dzisiaj, jak o tym wspominam sobie. Potem na ten wulkan wszedłem jeszcze 2 razy, więc łącznie będą nie 3. I kurde, no, daje to takie pokłady energii właśnie do wschodu słońca, czy zachody, czy wulkany. O, Singapur. Też ciekawa historia z Singapuru, bo docierałem ze Singapuru. Swoją drogą Singapur kiedyś był częścią Malezji. To był półwysp malezyjskim, ale stwierdzili, że się odłączą. Teraz mają własną autonomię, własną walutę mają, bo są w fajnym miejscu na szlaku handlowym pomiędzy Chinami a Indiami, więc Singapur jest mocno bogaty teraz. Jest państwem, krajem. W wielkości pewnie jakieś Warszawy czy coś tam, czy Warszawy Gdańska razem. Łączy most, 4-kilometrowy most łączy Singapur z Malezją. No ale czekajcie, dotarłem do Singapuru, byłem tam wolontariuszem u szkockiej rodziny, gdzie kobieta miała 12-letniego syna Bena i moja praca polegała tam uczenie tego Bena geografii i historii, no nie? Bo on do szkoły nie chodził, tylko jego matka stwierdziła, że ona będzie go edukować w szkole. No i moim zadaniem właśnie było uczyć tego Bena jakiejś tam historii czy geografii. Ponadto mieli 2 psy, z którymi musiałem wychodzić na spacery. Chciałem zresztą wyjść z nimi na spacer, bo ja jestem psiarzem, ja jakby zawsze psy miałem, więc codziennie rano przed wschodem słońca wstawałem z tymi psami, chodziłem. Też jest jakieś zdjęcie w prezentacji, gdzie z tymi psami sobie tam stoję na plaży w Singapurze i na wschodzie słońca. Więc to kolejna rzecz, którą dostałem za darmo, no nie? A która dawała mi tyle satysfakcji, że pokładów tej energii starczyło jeszcze na długie, długie miesiące, bo Singapur był w lutym. No w listopadzie wleciałem, a w lutym byłem w Singapurze. Więc starczyło mi pokładów tej energii jeszcze do kolejnego listopada, bo podróż wyniosła dokładnie rok i 2 tygodnie. I miałem jeszcze plany podróżowe. Ja miałem w ogóle polecieć do Argentyny, do Ameryki Południowej, przedostać się autostopem z południa właśnie Argentyny aż na północ do Meksyku. No, miałem mnóstwo pomysłów, chyba że każdy dzień mnie napędzał, każdy dzień był nowy, nierutynowy. I po prostu chciałem więcej, no nie? Jakby słowo klucz, więcej. Jakby chcesz tego więcej, tej energii, którą ci dają rzeczy za darmo, które dostajesz. No nie masz pieniędzy w kieszeni, jak musisz zarabiać te pieniądze, pracując gdzieś w Malezji na barze, ale jakby chcesz tego więcej i taki jesteś zajarany, że jakby masz już pół miliona innych planów. No ale to był rok 2018, listopad, kiedy Polska obchodziła 100. rocznicę odzyskania niepodległości. No i ja na ten moment, kiedy już myślałem sobie o tej Argentynie, coś mnie tak właśnie wzięło, więc to już rok czasu był, odkąd byłem w podróży, więc już też trochę tęskniłem za nie, znajomymi, rodziną, domem. No ale jest sobie ta 100. rocznica, zacząłem rozmawiać ze znajomym, który był w wojsku, bo ja w wojsku wcześniej nie byłem. Poszedłem od razu na studia po komisji wojskowej. No i coś mnie tak tknęło, że kurde, może jakby na uczczenie tej 100. rocznicy wrócę sobie do Polski, wstąpię do wojska
a potem wrócę do Azji, będę kontynuował w tym miejscu, w którym skończyłem, no nie? I biłem się z myślami, na tamten moment w ogóle byłem w Korei Południowej, gdzie zarabiałem pieniądze pracując na statkach rybackich, na kutrach. Wyławialiśmy małże właśnie wodorosty, te wodorosty, w które sushi jest zawijane. Więc bardzo ciężka praca na statkach, po 12 godzin raz mi się lina zawinęła wokół palca, paznokieć straciłem, odrastał 3 miesiące chyba, więc ciężka praca na kutrach rybackich, jeśli ktoś był, to wie. A to był ten moment właśnie tej rocznicy, Korea Południowa, zarabiałem te pieniądze, już jakieś pieniądze zrobiłem, fajne, bo dużo płacili nawet. I teraz co zrobić, nie? Czy faktycznie, bo jakiś nowy głos mi się odezwał, wiecie, że okej, jakby chcę tripować, ale już mam jakby rok tripa za sobą, nie? Więc jakby już troszkę się nasyciłem, przecież jak polecę na chwilę do wojska, to nic się nie stanie, jakby starczy mi tej energii na dłużej, że jakby będę mógł to kontynuować, bo jeszcze będę miał energię w sobie, nie? I teraz co robić? No i ten głos właśnie się pojawiał, który stworzył jakąś misję w mojej głowie, nie? Że dobra, jakby wrócę już, nie? Już się troszkę tripem nasyciłem, jakby teraz sobie wrócę, bo moją misją teraz jest odpalanie się służbą wojskową, nie? I tak faktycznie było, że Maciek zaczął dzwonić do Wojskowej Komisji Uzupełnień. Właśnie mówi, że jest taka sytuacja, że ta znajoma jest w Korei, ale to czy zdąży w ogóle się na turnus jakiś zimowy, nie? Bo tam jakoś miał się niedługo zacząć. No i dzwania do mnie, że mówię, ty słuchaj, jeśli przylecisz za chwilę, to zdążysz na turnus zimowy, no nie? No i to był już ten moment, to był ten klik, który zadecydował wszystkim. Postanowiłem faktycznie wrócić do Polski. I w styczniu 2019 rozpocząłem służbę w Ustce nad morzem, w turnusie zimowym, co było niesamowitą przygodą z kolei. Kolejną, którą mogę dołożyć do swojej historii. O, święta w Egipcie, coś. A to zdjęcie właśnie z kutrów rybackich w Korei. No, więc wstąpiłem sobie do tego wojska i udało się skończyć z wyróżnieniem nawet. Więc misja zakończona powodzeniem całkowicie. Wtedy faktycznie też wróciłem już do tej Azji po paru miesiącach. Ale było niepowodzeniem totalnym, wróciłem do Polski. Znowu z myślą o zarobieniu jakiegoś dodatkowego pieniądza i powrót do Azji, bo byłem taki zajrany tą Azją, że cały czas o niej gadałem i chciałem tam być i chciałem tam żyć i prowadzić jakiś hostel na plaży, pracować w spodenkach i najlepiej zostać na wyspie już na całe życie. No, nie? No i tak się też się stało, właśnie we wrześniu wyleciałem z powrotem do Tajlandii i postanowiłem sobie, że do grudnia zrobię sobie wakacje. Jakby będę po prostu korzystał z życia, będę jakby wydawał pieniądze na lewo i prawo, bo miałem je jakieś i od tego stycznia zaczę sobie pracę w szkole gdzieś, no nie? Czy zaczepię się w jakimś hotelu. Ale do stycznia nie doszło, w grudniu już wróciłem, 26 grudnia, bo to znowu ta czarna strona zaczęła się odzywać, że pomimo tych wszystkich rajskich widoków i tych palm, i drinków z kokosem, i tym piaskiem złotym, i lazerowymi wodami, to ta czarna strona zaczęła brać górę i... No i parę rzeczy uzmysłowiłem. To tak jak właśnie w Alchemiku, jeśli ktoś czytał. Tam też na koniec taka fajna puenta wypłynęła, że ten Santiago właśnie chciał dostać się do Egiptu, bo tam jakiś skarb podobno jest i on musi go znaleźć, miał sen. Ale ostatecznie wrócił do Hiszpanii i... Właśnie, to akurat dobrze się składa, że czas już leci, bo taką puentą w sumie w głowie sobie wymyśliłem, że zakończyć wypowiedź. I fajnie, że już się kończy, bo Nie, jasne. Właśnie, wątek. Santiago szukał skarbu w Egipcie, a okazało się, że po wielu jego przygodach, problemach i niepowodzeniach wrócił do swojej rodzinnej Hiszpanii i tam ten skarb znalazł. No i to kolejna lekcja, wniosek, który nasunął mi się podczas tego pobytu w Tajlandii, że ja też gdzieś tam sobie jeździłem, szukałem jakiegoś szczęścia, jakiejś drogi. Bo pomyślałem, że to mnie uszczęśliwia, że jestem Azja i Tajlandia mnie uszczęśliwia, że tam chcę być sam, pomimo wszystko, nie patrzę na nikogo innego. No i wiecie, jakby każda droga jest słuszna, no nie? Jeśli ma to jakieś odzwierciedlenie w waszych potrzebach. Ale być tak nie musi tak naprawdę. Szczęście może być gdzieś tutaj za rogiem i jakby nie musi nigdzie jeździć. Ale jeśli macie potrzeby, to jak najbardziej was zachęcam, żebyście jeździli, bo jakby poszerzanie swoich horyzontów poprzez spotkania z różnymi kulturami no, nie zrobi nic złego poza wzbogaceniem was jako człowieka i w doświadczenia, i w pewne kolejne lekcje życiowe, więc polecam serdecznie. Jeśli kogoś zainteresowała moja opowieść, dosyć chaotyczna, to mam ze sobą w kartonie kilka książek, które można kupić tam. Dziękuję bardzo za wyrozumiałość.
Poczekajcie jeszcze sekundę, bardzo was proszę, tak? Jeszcze chwilkę. Mateuszu, to taki upominek tutaj od nas wszystkich, to od młodzieży. Wykonała go własnoręcznie nasza koleżanka Lucyna. Przepraszam, że tak do was byłam. Chciałabym, żebyś go zobaczył, jeżeli możesz. Bo tam jest coś zaznaczone, żebyś zawsze wiedział, skąd pochodzisz i dokąd. A, mam nadzieję, że ci się uda to rozpakować. Dawaj. Zobacz. ZSZ. Dokładnie. Oczywiście z twoim mottem. Możesz je przeczytać? Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. I o tym pamiętajcie wszyscy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli ktoś chciałby zdjęcie z Mateuszem, zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby książkę, też zapraszamy.